Witam serdecznie na Izbie Otrzeźwień. W dzisiejszym odcinku jak widzicie dwa piwka z browaru Incognito. Co prawda już nalane, ale to nic, zaraz je testujemy. Ostatnio w ramach akcji wspieramy polski kraft. Zamówiliśmy ze znajomymi chyba dwa kartony PIW z browaru Incognito. Jak widzicie mam tutaj Sabro Hazy IPA oraz Pilsa. Mam jeszcze co prawda Black IPA, ale jest w tej klasycznej czarnej etykiecie, także tutaj, no wizualnie mi nie pasowała do odcinka, także dzisiaj te dwa piwa, Black IPA innym razem, e, także myślę, że zaczynamy, e, nie ma co mi trężyć czasu, e, będziemy degustowali. E, także najpierw zaczniemy od pili samoże, Vendetta Pills, e, nowa etykietka, bardzo fajna, chyba w ogóle to jest nowe piwo, ale nie mam stuprocentowej pewności co do tego. W każdym razie etykietka na pewno nowa. Ekstrakt 12, alkohol 5%. Data ważności 22 październik 2020 roku. I mamy tutaj morską opowieść. Gdy nosisz maskę zbyt długo, zapominasz, kto kryje się pod nią. Tym razem to klasyczny pils. Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel, drożdże. Także patrzymy. Jak wygląda to piwo? No piany praktycznie nie ma już, bo opadła. Piwo klarowne, takie jasne, złoto. Taka minimalna piana została drobno pęcherzykowa. Sprawdźmy co mamy w zapachu. No, chmielowość wyczuwalna. Taka troszeczkę trawiasta, może ciutkę metaliczna. Tak, dosłownie ciutkę spora podbudowa słodowa, troszeczkę tak leciutko, może minimalnie zbożowo. Także zapach ogólnie przyjemny, przejdźmy do smaku, Wasze zdrowie. No, goryczka taka bym powiedział, średnia, średnio niska, sporo słodowości, spora podbudowa słodowa. Tutaj już powiem Wam szczerze, że tej takiej nutki metaliczności nie wyczuwam. Goryczka bardziej taka trawiasta jest. No, dość przyjemne piwo, bardziej czeski pils niż niemiecki. Eee, piwo jest wytrawne. Tak, jest wytrawne zdecydowanie to należy powiedzieć. Eee, ale tak jak mówię, bardziej taki klasyczny czeski pils niż niemiecki. Eee, także teraz może przejdziemy do... Sabro Hazy IPA. Salvador Dali. Ekstrakt 15, alkohol 6%. Data taka sama, czyli 22 październik 2020 roku. Salvador Dali, Salvador Bliży, Salvador Sabro Hazy IPA. Składniki. Woda, słód jęczmienny, płatki pszenne, płatki owsiane, chmiel, drożdże. Także tutaj już bogatszy skład no i cóż, patrzymy jak wygląda oczywiście hejzy jak najbardziej powiedziałbym, że takie ciemne złoto piana mało obfita, bo też już opadła ale taka bardziej puszysta głównie drobno pęcherzykowa chociaż gdzieś też są duże oczka sprawdźmy zapach ze szkła no, powiem Wam, że piwo już się troszeczkę otworzyło taki fajny kokos wyczuwalny trochę mandarynki Tutaj także wyczuwam taką nutę chmielowości taką bardziej trawiastą. Głównie takie słodko kwaśne owoce tropikalne. No i w tle troszeczkę cytrusów tutaj w aromacie jest. Także aromat dość przyjemny, dość bogaty. Przynajmniej w aromacie chmiel-sabro tutaj jak najbardziej wyczuwalny. Także sprawdźmy smak. Wasze zdrowie po raz drugi. No więc tak, piwo bardziej słodkie niż wytrawne. W smaku troszeczkę kokosa, to na pewno. Tutaj już bardziej takie słodkie owoce, egzotyczne. W dalszym ciągu troszeczkę mandarynki, cytrusy gdzieś bardzo, bardzo w tle. I tak jak mówię, głównie tutaj mm, mandarynka może trochę pomarańczy. Goryczka jest na poziomie takim średnio niskim, bardziej niskim. Ciało odpowiednie, moim zdaniem. No, bardzo fajne, aromatyczne, przyjemne piwo. Trzeba powiedzieć też, że jest, że jest bardzo gładkie. Bardzo gładkie, fajnie się je pije, także myślę, że tutaj jak najbardziej udane Hazy IPA. Bardzo przyjemnie i co najważniejsze, czuć ten chmiel Sabro. Piłem parę piw z tym chmielem Sabro właśnie i no to były niewypały, przynajmniej te, na które trafiałem, a tutaj rzeczywiście ten Sabro jest uwydatniony, także nie ma się tu w zasadzie do czego, moim zdaniem, przyczepić, w obydwu przypadkach zresztą. Jeżeli chodzi o Pilsa, to też taki dobry, klasyczny, czeski Pils. No i tutaj oczywiście przyzwoita, smaczna Hazy IPA. Osobiście bardziej Hazy IPA mnie kupuje, chociaż ostatnio też trochę Mam ochotę powiem szczerze na pilsy, jakoś mnie do nich ciągnie ale jednak tutaj hazy IPA lepiej mi smakuje Także obydwa piwa udane Moim zdaniem spoko Jeżeli piliście któryś z tych piw oczywiście podzielcie się swoją opinią w komentarzach A tymczasem ja się żegnam, dzięki za uwagę Udanej majówki, trzymajcie się, do zobaczenia